6 lutego wspominamy świętego Franciszka Spinellego, prezbitera. Franciszek urodził się w Mediolanie 14 kwietnia 1853 roku, a następnego dnia został ochrzczony. Na rozwój jego duchowości wpływ miała jego pobożna matka, z którą m.in. odwiedzał chorych, a także jego wuj kapłan. Franciszek swoje święcenie kapłańskie przyjął 14 sierpnia 1875 roku w Bergamo. Wkrótce potem odbył pielgrzymkę do Rzymu. Tam w Bazylice Matki Bożej Większej przy relikwii Żłóbka Świętego miał wizję, w czasie której odkrył, że powinien założyć żeńskie zgromadzenie zakonne, które będzie adorowało Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. W tym czasie widział, jak wielu ludzi znieważa Najświętszy Sakrament, to też utwierdziło go w tej decyzji. Razem z Katarzyną Comensoli w 1882 roku założył Siostry Sakramentki. Celem zgromadzenia była adoracja Najświętszego Sakramentu i działalność dobroczynna. Po 7 latach istnienia zgromadzenia, z powodu m.in. trudności finansowych, Franciszek zmuszony był rozstać się z siostrami i opuścić Bergamo. Podjął pracę duszpasterską na terenie diecezji w Kremonie. Tam w 1892 roku założył siostry adoratorki Najświętszego Sakramentu. Zmarł w 1913 roku w wieku 60 lat. Został beatyfikowany 21 czerwca 1992 roku w Caravaggio podczas 104. podróży apostolskiej po Włoszech papieża świętego Jana Pawła II. Wtedy mówił on o nim: miłość do Chrystusa eucharystycznego i troska o ubogich, którzy są Jego obrazem, oto podstawowe cechy życia i posługi kapłańskiej błogosławionego Franciszka Spinellego, którego świadectwo jest dzisiaj szczególnie aktualne i wymowne. W epoce głębokich przemian społecznych nie przestaje on nam powtarzać, że tylko w przebitym sercu Zbawiciela bije dla człowieka wszystkich czasów niewyczerpane źródło bezinteresownej miłości, która oczyszcza i ożywia. Ksiądz Spinelli dogłębnie zrozumiał orędzie krzyża i jego prawdę i dlatego powinniśmy go naśladować i wzywać jego wstawiennictwa. Ksiądz Franciszek Spinelli został kanonizowany 14 października 2018 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Franciszka na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.